Dzień dobry, Agnieszka Baron. Oglądają Państwo wiadomości telewizji Imperium. W ostatnim w tym tygodniu wydaniu oferta pracy w Straży Miejskiej, zaproszenie na dzień otwarty nowego oddziału Muzeum w Gliwicach i relacja z kolejnego spotkania w ramach Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności. Zapraszam na serwis. Ruszył nabór do Straży Miejskiej. Jeśli jesteś osobą energiczną, oczekujesz pracy, w której spotkanie z drugim człowiekiem jest codziennością, masz poczucie prawa i pragniesz dbać o ład i porządek, Straż Miejska ma ofertę pracy właśnie dla Ciebie. Aby wstąpić w jej szeregi, należy spełnić kilka warunków. Strażnikiem może zostać osoba, która ma polskie obywatelstwo, ukończone 21 lat oraz nieposzlakowaną opinię, mile widziane wykształcenie co najmniej średnie i sprawność fizyczna, a także znajomość konkretnych przepisów. Dokumenty należy dostarczyć do 22 lutego do jednostki Straży Miejskiej. Szczegółowe informacje dotyczące naboru na stronie internetowej podanej u dołu ekranu. W niedzielę nastąpi oficjalne otwarcie nowego oddziału muzeum. Będzie to okazja do zwiedzania obiektu i zapoznania się z historią jego, a także społeczności żydowskiej w naszym regionie. Oprowadzanie będzie się odbywać w dwóch grupach. Pierwszą o 11:00 poprowadzi Bożena Kubit, drugą o 14:00 Dariusz Waleriański. Wstęp oczywiście wolny. W tygodniu obiekt będzie czynny od wtorku do piątku w godzinach 10:00-16:00, w sobotę od 11:00-17:00, a w niedzielę od 10:00-15:00. 31 stycznia otwieramy drzwi od ulicy Poniatowskiego, co ważne. Jest to niedziela, zapraszamy wszystkich, w tym dzieci. Przygotowaliśmy dwa zwiedzania. Pierwsze będzie o godzinie 11:00, a kolejne o 14:00. Więc te grupy mogą się po prostu podzielić i każdemu jak wygodniej przyjść na daną godzinę, ponieważ za pierwszym i za drugim razem będzie podobny scenariusz oprowadzania. Będzie to zwiedzanie, opowiedzenie historii domu, pokazanie wystawy czasowej, zapowiedź przyszłej wystawy, a potem zaproszenie do sali edukacyjnej, gdzie zaprezentujemy, jaki będzie program w przyszłości i będą zajęcia dla dzieci. Dzieci będą grać w drajdla, bić się o cukierki, o słodkości. I przygotowaliśmy też niespodziankę, bardzo myślę miłą, ale o tym w niedzielę 31. Akademicki Teatr Remont w czwartek miał pierwszą w tym roku premierę, a właściwie prapremierę. Co zaprezentowali studenci i jak wypali, nie mając ukończonej szkoły aktorskiej? Na miejscu był nasz reporter Michał Czapicki, któremu towarzyszył z kamerą Przemek Morel. Dzisiejszy wieczór, godzina 19:00, kryje przed widzami wiele atrakcji. A co dokładnie? No przede wszystkim naszą premierę, Bucharest Calling. Nie dość, że to jest premiera, to jeszcze jest prapremiera polska rumuńskiego dramatopisarza Stefana Peca, nie wiem, czy to się odmienia. Rzecz bardzo współczesna, bardzo na czasie, dotycząca tych młodych ludzi, którzy także występują na scenie, więc wydaje mi się, że rzecz ważna. Dzisiejsza sztuka i przygotowania do niej z perspektywy kogoś, kto nie jest aktorem zawodowym. Jest to trudne? Myślę, że jest to wymagające. Może nie trudne, ale wymagające na pewno od nas dużo dyscypliny, samozaparcia i też takiego zaangażowania, zdecydowanie. I pojawia się pytanie, jak, bo to nie są aktorzy, jak współpracuje się ze studentami, którzy bardzo często po raz pierwszy próbują swoich sił w teatrze? Znakomicie. Ja traktuję wszystkich aktorów tak samo, niezależnie od tego, czy są aktorami zawodowymi, czy amatorskimi. Moje podejście do reżyserii zawodu jest zawsze takie samo. Ja próbuję zawsze robić rzecz w 100% uczciwie. Natomiast różni się oczywiście metodyka pracy, ponieważ to są ludzie, którzy są zajęci na co dzień swoimi innymi zajęciami, czy to pracą, czy studiami. W związku z tym nie spotykamy się tak jak w zawodowym teatrze codziennie na próbach, tylko spotykamy się co weekend albo co drugi weekend. Więc więcej tej pracy, którą aktor wykonuje na próbach, ci ludzie muszą wykonać pomiędzy próbami, co się im jeszcze bardziej chwali, bo to znaczy, że im bardzo zależy, prawda?
Z perspektywy aktora, dlaczego warto w wolnym czasie, zamiast odpoczywać przed telewizorem, wziąć się za grę, realizować się w teatrze? Bo teatr jest ważny, jakby to powiedział nasz pan reżyser. Bo teatr pokazuje coś zupełnie innego, bo my możemy pokazać się z innej strony, bo pewnie nigdy nie byłabym tą osobą, którą mogę być w teatrze, więc... Myślę, że to jest bardzo, bardzo pouczające, ale też bardzo otwierające. Zapalam papierosa. Biorę kolejny Prozac. Spoglądam w lustro. Nie rozpoznaję się. Spektakl można zobaczyć jeszcze dziś o godzinie 19 w Mrowisku. Wstęp wolny. Już po raz kolejny odbył się wykład w ramach Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności. Co miesiąc organizowane są wykłady z zakresu najnowszych osiągnięć nauki i problemów kultury, na które może przyjść każdy. Wczoraj odbył się wykład pod tytułem Kresy w historii, literaturze i nauce polskiej, który wygłosił profesor Stanisław Niecieja, rektor Uniwersytetu Opolskiego. Z gościem rozmawiał Marian Jabłoński. Proszę opowiedzieć może w skrócie, jak to się stało, że osoba profesora pochodząca z Dolnego Śląska, pracująca naukowo w Centrum Śląska Opolskiego, zajmuje się kresami, czyli tematyką, która jeszcze do niedawna była zupełnie nieznana w tym rejonie Polski. No to jest fascynacja, tak jak się ulega nagle fascynacji tą dziewczyną, nie inną. Jest dużo pięknych kobiet, a nagle ktoś wybiera tą jedną i chce z nią być na całe życie. Tak się zdarzyło przed 30 laty, kończąc studia. Przypadkowo pojechałem do Lwowa i uległem fascynacji miastem. I jeszcze przypadkowo tramwajem siódemką w gorący lipcowy dzień pojechałem na Łyczaków i wszedłem na cmentarz łyczakowski. Wtedy przeżyłem szok, bo nagle zobaczyłem piękne pomniki, piękne nagrobki z epitafiami, znakomite rzeźby w pięknych alejach kasztanowych, bukowych, i gdzie leżała Konopnicka, Zapolska, Grot Gretajen. No, uległem fascynacji i to mnie związało pierw z Opolem, pierw ze Lwowem, bo zacząłem pisać książkę o cmentarzu lwowskim, gdzie spoczywa kwiat polskiej inteligencji, a później to rozszerzyłem na całe Kresy, bo w wyniku wojny Polskę przesunięto na mapie Europy 250 km. Dawna granica, która była na linii Zbrucza i Dniestru, wylądowała na linii Bugu i Sanu i miliony ludzi straciło tam swoje domy, mieszkania. Przesiedlono ich tutaj na Śląsk. Ja, już chodząc do szkoły w Świdnicy, miałem pełno kolegów lwowian. W moim Strzegomiu mieszkali ludzie z Wołynia, z Sarn. Słyszałem bałag lwowski, słyszałem kresowiaków. No i to spowodowało, że uległem fascynacji tym tematem. Całość rozmowy jeszcze dziś na naszej antenie. Polecamy program 100% Gliwic. I to prawie wszystko w dzisiejszym wydaniu wiadomości telewizji Imperium. Zanim się z Państwem pożegnamy, sprawdźmy jeszcze, co dzieje się na mieście. Nie od dziś wiadomo, że gliwiczanie są wyjątkowi, ale patrząc na przykład z Placu Krakowskiego, wiemy, że także gliwickie czworonogi są ponadprzeciętnie inteligentne, bo potrafią czytać. A jeżeli Wy zauważyliście na mieście coś ciekawego, zachęcamy do przesyłania zdjęć, materiałów wideo na adres telewizja@tvimperium.pl. Najciekawsze propozycje zaprezentujemy w kolejnych serwisach. I tym akcentem żegnam się z Państwem. Polecam jeszcze sport, prognozę pogody, a w sobotę podsumowanie tygodnia. Życzę miłego weekendu.